Czy pamiętacie jeszcze to zdjęcie? Albo to zdjęcie? Tak jest, zdjęcia wiązane z internetową historią SmileDog, ewentualnie smile.jpg. Historią przez wielu naprawdę dobrze znaną, która na przestrzeni lat doczekała się wielu, w cudzysłowie, przetworów, a także opowiedzeń na nowo. Jednak tak samo jak w przypadku tego, naprawdę giga dzięki za tak świetny odbiór tego filmu, największą tajemnicą związaną z tą właśnie historią nie jest nic związanego z jej treścią. Jest właśnie ten obrazek i umiarkowanie ten, ale trochę mniej. Zatem cześć, ja jestem Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym kontynuować będziemy sobie naszą serię, nazwijmy ją, skąd tak naprawdę pochodzi te zdjęcie, skąd tak naprawdę pochodzą te zdjęcia. Geniusz. A w drugim odcinku tej serii przyjrzymy się zdjęciom związanym z historią smile.jpg. Zatem myślę, że będzie całkiem ciekawie. Moi drodzy, nim zaczniemy, zostawcie koniecznie kciuka w górę pod tym filmem, aby mógł się gdzieś tam dalej fajniej pozycjonować, a także suba na kanale, jak jesteście tutaj nowi, bo chciałbym jak najbardziej zbliżyć się do liczby 150 tysięcy widzów na tym kanale do moich urodzin 19 kwietnia, a już naprawdę mocno dobić 150 tysięcy widzów do tegorocznych wakacji, czy też do końca roku szkolnego. Cóż, miejmy nadzieję, że nam się uda, tymczasem moi drodzy, bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie, bowiem przed wami historia tych zdjęć. Tak samo jak ostatnim razem, wszystko musimy rozpocząć od dokładnie tego miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. No, albo nie. Bowiem po raz pierwszy SmileJPG w internecie pojawił się, niespodzianka, na 4chanie, a autor samej opowieści po dziś dzień pozostaje nieznany. Sama historia opowiadała o zdjęciu psa, które było rozpowszechniane po internecie. To jest głębokie. Przerażającym zdjęciu psa, które było rozpowszechniane po internecie w latach 90. Teraz lepiej. Dobra, żarty na bok, podejdźmy do tematu trochę poważniej. Generalnie samego oryginału trochę ciężko jest w tym momencie szukać w internecie, bowiem dosłownie wydaje się, jakby został zakopany kilkoma mocnymi warstwami różnych wariacji na temat tej opowieści, jakich jej, może nie sequeli, ale bardziej opowiedzeń na nowo. Sam smile.jpg stał się bardziej czymś w rodzaju legendy internetowej, niżeli zwyczajnej opowieści, którą każdy by kojarzył, jak było przykładowo z panem z poprzedniego odcinka. Generalnie na przestrzeni lat pojawiło się coraz to więcej kolejnych wersji tej jednej konkretnej historii, które różniły się od siebie dość kosmetycznie, aczkolwiek co niektóre dodawały coś od siebie do całego schematu. Więc żeby mieć już formalności ze sobą, poświęćmy kilka słów tej konkretnej opowieści. A raczej kilku opowieściom, ale to spokojnie podejdziemy do tego ogólnie. Tak się składa, że wszelkie wariacje na temat tej konkretnej historii sprowadzają się właściwie do tego samego. Mianowicie mamy demoniczne zdjęcie psa. Albo normalne zdjęcie demonicznego psa. Jeden kij. Samo zdjęcie przedstawia wnętrze pewnego ciemnego pokoju, a na pierwszym planie znajduje się uśmiechnięty husky syberyjski, a tuż koło niego znajduje się ręka, która jak mówi jedna z historii, jest to ludzka ręka, która gdzieś tam sobie macha w tle. To jest głupie. Sam SmileDog, bo tak nazywać ma się pies uwieszony na zdjęciu, w rzeczywistości ma być demonem. Tak jest, kolejny straszny demon duch z internetu, który niespodzianka miałby nawiedzać domniemaną ofiarę w snach, straszyć ją koszmarami i tak dalej, tylko po to, by dana osoba miała rozpowszechniać informacje, czyli w zasadzie samo zdjęcie SmileDoga. Jeżeli dana osoba miała tego nie zrobić, bądź zwyczajnie patrzyła na zdjęcie trochę dłużej, miałoby to skończyć się wobec niej naprawdę nieprzyjemnymi konsekwencjami. Takimi jak choroby psychiczne, koszmary, czy w większości przypadków samo wiadomo co. Nie mogę użyć tego słowa. Za przykład, co niektóre historie przedstawiają historię kobiety imieniem Mary, czyli kobiety, której ten obrazek zniszczył życie. Kolejne historie nadały tej opowieści trochę więcej kolorytu. A to za pośrednictwem drugiej formy tego zdjęcia, czyli tej, prawdopodobnie wielu z was także ją dobrze kojarzy, ale spokojnie tematem zdjęcia zajmiemy się w tej ważniejszej części tego filmu. Tak więc wracając, kolejne historie do tej właśnie mitologii dodały m.in. fakt, iż jeżeli po trzech dniach nie spełni się żądania SmileDoga, obraz zacznie zmieniać się, nie wiem, mutować, deformować, aż w końcu ukaże jego prawdziwą formę. Równocześnie z tym koszmary ofiary miały się nasilić, a po jeszcze kilku kolejnych dniach SmileDog miał pojawić się w prawdziwym świecie, by tam zaatakować ofiarę. Początkowo nękając ją, a później przechodząc do, w cudzysłowie, neutralizacji. No i tak, to w sumie tyle odnośnie całej tej opowieści.
Niektórzy, myślę, że tak połowa osób, które kiedykolwiek miały z tą historią coś wspólnego, uważają ją za okropnego krapa. Inni zaś mogą mieć co do tego trochę odwrotne zdanie, ja się nie wypowiadam. Smile Dog jest takim wspomnieniem z przeszłości i niczym więcej dla mnie. Całość nie jest tak zła jak wiadomo co, lecz też nie jest jakoś niesamowicie dobra. Dobra, zatem przejdźmy do clue dzisiejszego materiału, czyli odpowiedzi na pytanie skąd tak naprawdę pochodzi to zdjęcie. Sprawdzam. Dziękuję ci za tą informację. Lecz najpierw musimy dowiedzieć się skąd tak naprawdę pochodzi to zdjęcie. Więc tak, zestawiając oba obrazki ze sobą, na pierwszy rzut oka widać, że to nie jest ten sam obrazek, który został jakkolwiek zedytowany. To są dwa inne projekty, czy coś. Przede wszystkim różnią się paletą barw, aczkolwiek na tym zdjęciu wykorzystany został filtr, ale do tego przejdziemy trochę później. Ten obraz jest dużo ciemniejszy, wydaje się jakby został, no nie wiem, wykorzystany tutaj jakiś tryb nocny, czy coś koło tego. Ten natomiast jest bardzo surowy i został stworzony przy użyciu edytora zdjęć. Prawdopodobnie był to jakiś Photoshop czy coś koło tego. Poza tym tło obrazka się różni z dużym naciskiem na okno. Jak widzicie, no, okna się różnią i to totalnie. Poza tym nie muszę chyba dodawać, że na tym zdjęciu nie ma machającej ręki i wydaje mi się, że na tym przedstawiającym właśnie owczarka syberyjskiego widnieją jakby inicjały. P.O. Nie wiadomo co to jest, ale do tego przejdziemy później, na razie zajmiemy się tym konkretnym zdjęciem. Więc tak, nie ma tu za bardzo czego wyjaśniać, ale spokojnie. Po internecie lata pewien obrazek, który teraz widzicie na ekranie, gdzie przedstawione zostało jak właśnie ten obrazek powstał i jest to tak proste, że mój ziom zaczął rapować po hiszpańsku. Generalnie w tym momencie muszę powiedzieć, że chyba każdy jest w stanie zrobić coś takiego, jeżeli spędzi no może powyżej 2 godzin w Photoshopie. Przede wszystkim całe tło obrazka, w sensie pokój widoczny w tle, jest wzięty z Google Grafika i oryginalny obraz wygląda tak. Obrazek został lekko ucięty, jeżeli mogę to tak ująć, w wyniku czego główną ekspozycję tła, nie wiem czy to co teraz powiedziałem ma jakikolwiek sens, ale kij stanowi okno. Na to uwaga, uwaga, wklejony został wycięty piesek. Sam piesek także istnieje w Google Grafika, a na pieska naklejone zostały, i to jest najlepsze, zęby z Google Grafika. Następnie kilka narzędzi, które lekko zdeformowały pieska, by całość wyglądała tak. Na to filtr sprawiający, że cała kolorystyka jest czerwona i voila, mamy zdjęcie do słynnej creepypasty. I tak coś, co kurzyłoby się na dysku twojego komputera, teraz jest oglądane przez miliony ludzi na całym świecie i wszyscy się tego boją, a może jednak nie. Generalnie to jest tak proste, że aż śmieszne. Jeżeli chodzi o datę najwcześniejszej publikacji tego obrazka w internecie, to jest nią 4 listopada 2009 roku, czyli około roku po opublikowaniu oryginalnej historyjki na 4chanie. Zostało to opublikowane przez gościa działającego pod nickiem smilejpg.plz. Jest to jedyna rzecz, jaką ten gościu kiedykolwiek opublikował. Poza tym spójrzcie tylko tutaj. Ten piękny efekt rybiego oka. To rybie oko. Coś pięknego. Sam obrazek został opublikowany na DeviantArtie, a jego opis jest bardzo dziwny. Jest tutaj odnośnik do pewnego konta, które zostało już dezaktywowane. I to jest trochę sus, ale na ten moment nie bardzo jestem w stanie powiedzieć czemu. Zostawmy to w tym miejscu. Teraz pora rzucić okiem na historię tego drugiego zdjęcia Smile Doga, które mi podoba się bardziej, aczkolwiek wydaje się być mniej ikoniczne od tego pierwszego. I tutaj też nie ma jakiejś skomplikowanej filozofii, jest to historia dużo prostsza od tej pierwszej. Aczkolwiek najpierw musimy zdementować parę plotek, bowiem niektórzy ludzie twierdzą, iż do stworzenia tego konkretnego zdjęcia wykorzystane zostały inne zdjęcia z internetu, takie jak to czy to. Zdaje się, że oba zdjęcia to po prostu zwykłe fanmade'y. No może z wyjątkiem tego konkretnego zdjęcia, bo ono nie wygląda na jakieś bardzo przerobione. To jest na bank, bo pies ma ludzkie zęby tutaj, ale samo zdjęcie jest naprawdę ostro creepy. Aczkolwiek ten gościu, który je stworzył, naprawdę fajnie się przyłożył, bo wygląda nawet legitnie. Co do tego zdjęcia, tutaj sprawa ma się trochę bardziej interesująco, bowiem w jednej z wersji historii SmileyJPG postać Mary E. stwierdza, iż oryginalny Smile Dog, którego ona widziała, jak coś to Mary to jest taka tam ważniejsza postać w tej paście, wracając, oryginalny Smile Dog, o którym wspomina Mary E., miał nie mieć tych groteskowych zębów, które ma to zdjęcie czy to zdjęcie, a to jednak go nie ma, więc wiele ludzi twierdzi, że to jest właśnie oryginalny Smile Dog, jednak to nie jest prawda. Przynajmniej moim zdaniem, nie wiem nawet czy to konkretne zdjęcie było kiedykolwiek powiązane z samą pastą.
Ale nie wiem, walnąłem wam tutaj te dwie hipotezy jedną kilka minut temu, więc po prostu sami napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Lecz przejdźmy już do samego końca. Skąd pochodzi tak naprawdę to zdjęcie? Początkowo myślałem, że jestem sprytniejszy od telewizji kolorowej i stwierdziłem, że jestem geniuszem. Znalazłem oryginalny, pierwszy upload Smile Doga w internecie. 14 lipca 2012 roku. Wszelkie daty się pokrywają. Przecież obrazek został wstawiony na DeviantArta i został narysowany ręcznie. Aż tu nagle okazuje się, że byłem w błędzie. Powiem dokładnie kilka miesięcy wcześniej, 24 maja 2012 roku na kanale Mr. Creepypasta pojawia się Storytime, opowiadania historii The Smile Dog, 24 maja 2012 roku. I wówczas moje założenia legły w gruzach. W tejże historii właśnie pojawia się Mary E. I tutaj powiedziane jest, iż kobieta widziała oryginalne zdjęcie Smile Doga, oczywiście w tym uniwersum creepypastowym, nie w rzeczywistości. W roku 1992 była jedną z 400 osób, które właśnie widziały tą fotografię. Sama historia znajduje się na Creepypasta Wiki, została podlinkowana w opisie filmu. Tutaj też w dość zabawny sposób dodane zostało zdjęcie, o którym w tej chwili mówimy. Dopisano to również, iż autor oryginału jest nieznany. I to jest martwy punkt, w którym zostajemy. Zdaje się, iż jest to miejsce, z którego creepypasta została skopiowana z jakiejś innej strony i wklejona tutaj. Prawdopodobnie mogło się to ciągnąć przez kilka innych stron, aż w końcu ten szlak mógł doprowadzić nas do 4chana, skąd historia została zaczerpnięta. Tam, gdzie opublikowano ją w 2008 roku. Prawdopodobnie jest to jeden z przetworów tejże historii. Lecz co dalej? W tym momencie trop się kończy. Tak naprawdę nie jesteśmy absolutnie pewni, skąd może to zdjęcie pochodzić, gdzie dalej zostało opublikowane. Myślę, że najdalszym miejscem, gdzie możemy w tej chwili szukać, jest 4chan i oryginalny pierwszy upload tej historii. Póki co, tak samo jak było ze zdjęciem Jeffa, nie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, skąd tak naprawdę pochodzi to zdjęcie. Jeżeli wy jesteście w posiadaniu jakichś informacji, możecie podzielić się czymś interesującym, no to piszcie w komentarzach, albo napiszcie do mnie na Instagramie bądź Discordzie. Za wszelką pomoc bardzo dziękuję. Tymczasem, moi drodzy, już będę się żegnał. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jak wam się spodobał, zostawcie pod nim koniecznie kciuka w górę, a także suba na kanale, jak jesteście tutaj nowi. Zapoznajcie się z moimi poprzednimi filmami i wyczekujcie też tych następnych, a także wpadajcie na mojego Instagrama i całą resztę, wszystkie linki macie w opisie. Tymczasem, moi drodzy, ja się żegnam. Mówił do was Mondar, trzymajcie się i miłego dziękuję wam wszystkim. Cześć!